Witajcie, witajcie, kochani. Po tym dzisiejszym rozkładzie tygodniowym stwierdziłam, że zrobimy króciutki rozkład, jeśli chodzi o myśli, uczucia i co się może wydarzyć w miłości w przyszłym tygodniu, tak? Jeszcze przy okazji odpoczęłam bardzo fajnie na ogródku, szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałam na leżaku w ogródku, ale dzisiaj mi się to zdarzyło, widocznie organizm potrzebował. No i teraz taka świeża, nie, wypoczęta. Mówię, dobra, jak mam się nudzić, to zrobię coś pożytecznego, więc zaglądamy do tej energii miłości. Co myśli o Tobie w tej chwili, co czuje i co zamierza zrobić, załóżmy, przez następne 24 godziny. Ja myślę, że ja będę w tym tygodniu również parę rozkładów robić, więc nie będziemy rozciągać. Zobaczymy, co się może wydarzyć przez następne 24 godziny. Ale zaczynamy. Co on o Tobie myślał dzisiaj? Myśli. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne i czyste przekazy. Jeszcze nie. Okay. Jakie myśli zaprzątają mu dzisiaj głowę, jeśli chodzi o Ciebie? Co myślał, co myśli? Co się dzieje w jego dream? Okej. Tam hamba. Tunel, Hooks, piramida. A weźmiemy jeszcze parę. Zrobimy historię. Jeszcze jedną. Okej, dzięki. Ej. Dobra. Co czuję do Ciebie? I co zamierza zrobić? No, jednak ten impuls był potrzebny, dlatego jak karty wyskakują. Okej. Dobra. Zaczynamy od głowy. Co tam się dzieje w jego mózgownicy? I już Wam mówię. Coś mu jakieś światełko zaświtało. Z tym tunelem, z tym światełkiem coś mu zaświtało. A co mu zaświtało? Że musi zmienić kompletnie taktykę. Z lisem i z piramidą on sobie zdaje sprawę z tego, że to między Wami jest za wielkie, żeby to brać tak na pół gwizdka, jak ja to mówię. Dla niego ten związek to jest coś mocnego, coś stabilnego, czego ani wiatr, żadne anomalia pogodowe nie potrafią zniszczyć. Więc mówię, zaświeciła mu się jakaś lampka w głowie i on chce bardzo mądrze coś zmienić. Na pewno chciałby jak najszybciej wysłać wiadomość do Ciebie, chciałby komunikacji odnośnie Waszego związku. Czy to zrobi, to zaraz zobaczymy. W każdym razie w głowie najchętniej już by Ci powiedział te myśli, może sobie już układa, jak on by Ci powiedział, słuchaj, ja Cię kocham i nie wiem, bądź moją żoną, zamieszkajmy razem i tak dalej. Więc no, ma trochę coś tam zaświtało i w związku z tym zaczynają się właśnie jakieś takie myśli. No takie, ja mogę to powiedzieć, że na razie to są fantazje, bo to, co się dzieje w głowie, to nie tylko, że myśli, ale i fantazje. Ale pamiętajcie, że myśl jest energią,
Więc ta energia może się zrealizować. Co się w sercu dzieje? Serce nie chce już kłamstw, nie chce już obłudy, nie chce noszenia masek, grania kogoś, kim nie jest. Ale na tą chwilę, kochani, dla niego takim bardzo ochronnym mechanizmem w tym jest, pomimo miłości, bo jeśli serce na poziomie serca i to w samym środku wypadło, to oznacza, że on chroni swoje serce z tą zbroją. On doszedł do wniosku, że to będzie najlepsze dla niego. I on praktycznie zwierzą, on się po prostu ukrywa, głęboko schował swoje uczucia na dzisiaj, tak głęboko je zamknął w takiej zbroi, ale to dla niego jest najlepsze na ten moment. Ja nie wiem, co się wydarzyło u niego, ale na tą chwilę stwierdził, że on tak naprawdę będzie lepiej, jeśli on to serce będzie chronił. Co zamierza? No on zamierza coś wyważyć znowu. Tutaj mamy znowu wagę. Chcę, aby ta energia między wami się wyrównała. Dlaczego? Ponieważ on zauważył twoją metamorfozę. On zauważył, że z tego kaczątka, który kiedyś tam, może który poznał, ktoś, kto był może niepewny, który był bardzo taki potrzebujący, który potrzebował tej miłości i tak dalej, nagle odrodziła się jako piękny motyl, czy z tego kaczątka zrobił się piękny łabędź. I to go właśnie fascynuje. Ja myślę, że może to go da mu takiego kopa, ponieważ dalej mamy most i koniczynkę. Czyli tak naprawdę on chce, czy nawet zrobi to, bo to są jego kolejne, on będzie starał się budować jakiś most w swoją stronę, bo on nie chce zrezygnować z tego szczęścia. Nawet jeśli to jest krótkie szczęście, bo z koniczynką to jest takie krótkie, to są takie krótkie chwile szczęścia, ale wielkie szczęście to są właśnie, składa się z tych małych, krótkich, szczęśliwych momentów. Więc nie czekajmy na to wielkie, tylko cieszmy się tymi małymi, a one budują całość. Więc on tutaj będzie, jest możliwe, że będzie próbował przez kolejne godziny, mówię tutaj, w uniwersum nie ma czasu, czas jest relatywny, więc nie ograniczajcie się do 24 godzin. Może być rzeczywiście, że będzie 36 czy 28, ale na pewno coś ruszy z czymś w waszym kierunku. Co to będzie, czy będzie to wystarczające, trudno mi powiedzieć, ale na pewno coś się wydarzy. Tylko mówię, to co się dzieje na poziomie serca w tej chwili, nie oczekujcie, że to będzie jakieś wielkie otwarcie serca czy wyznanie miłości, bo na tą chwilę serce jego samo się chroni i zapakowało się właśnie w tą zbroję. I jego serce uważa, że na tą chwilę on potrzebuje tej stagnacji, tego wycofania się emocjonalnego. Dobrze, kochani, to ja bym na tym zostawiła. Życzę wam jeszcze pięknego wieczoru, dobrej nocki i podejrzewam, że do jutra. Buziaczki, pa!